tylko do najbliższych, ale coraz dalej i dalej. To jest dobry znak. Dobry znak. Dlatego pięknie podziękujemy wszystkim, którzy tu byli, którzy cześć i szacunek oddali. I to, co mówiłem, czyńmy dobro wokół siebie, a pokonamy zło, które nas usiłuje spętać, ale nie spęta, nie spęta. Jest duch w narodzie, jest opieka nad nami Boża i naszych świętych patronów. Daj Boże Polsce szczęście, daj Boże Europie i światu. Dziękuję. Racz dać Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Myślę, szanowni rodacy, że ten człowiek, który tutaj zginął za ojczyznę i wiele innych Polaków, którzy ze względu na sytuację ekonomiczną musieli popełnić samobójstwo, będzie to ostatni człowiek, bo uważam, że my, rolnicy, wyciężymy tą Polskę i będziemy żyć w własnej ojczyźnie. Oby już nigdy, a nigdy nie było tragedii ludzkich z powodu naszych rządzących. Dziękuję bardzo.
spalił się w imię protestu rolnych. Człowiek spalił się tutaj, dokonał samo spalenie. Co jeszcze wydarzy? Swoje metody uprawy. Proszę Państwa, ceny przez tych wystawionych ludzi korporacyjnych są podbijane do takiego stopnia, że oczywiście żaden polski rolnik nie może sobie na to pozwolić. Ich stać na o wiele więcej. Za nimi stoją olbrzymie pieniądze, proszę Państwa, niewyobrażalne pieniądze. Jako że na truciu narodów i zdobywaniu nieprawnych rynków rolnych świata zdobywają potworne pieniądze. To był pierwszy postulat. Ziemia rolna dla polskich rolników. Drugim postulatem, bardzo istotnym, o który walczą w tej chwili tutaj rolnicy, ale również rolnicy w całym kraju, jest zakaz uprawy i zakaz obrotu
GMO. Co to jest to GMO, proszę Państwa? Są to rośliny genetycznie zmodyfikowane. Może to nie brzmi dla Państwa zbyt przyjaźnie, a może wprost przeciwnie, ale prawda, która stoi za hasłem GMO, jest naprawdę dość okrutna. Ja nie mówię już tylko o zdrowiu naszego narodu, jako że udowodniono wielokrotnie, choć oczywiście tak zwana oficjalna wersja wydarzeń jest zupełnie inna, że genetyczne modyfikacje i tego typu żywność bardzo niekorzystnie wpływa na zdrowie. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, powoduje całkowite uzależnienie od zewnętrznych źródeł, na przykład choćby nasion. Nasze nasiona, proszę Państwa, zostały opanowane w 80%, a może nawet w tej chwili już więcej, przez obce korporacje. Jedną z nich, Cargill, właśnie wystawiono tutaj do Polski po to, żeby skupowała polskie centrale nasienne i zapanowała nad rynkiem nasiennym. Dlaczego tak się dzieje? Kto ma, proszę Państwa, w ręku żywność, ten ma w ręku naród. I dlatego musimy dbać o to, a w szczególności pani premiera i jej podlegli ministrowie, żeby nasz kraj był krajem niezależnym, w szczególności krajem niezależnym żywnościowo. W momencie, kiedy jesteśmy w prawie w 100% uzależnieni od obcych nasion, sami Państwo rozumiecie, czym to się może skończyć. Wystarczy, że postanowią na przykład pewnego roku nie dać nam tych nasion i wezmą nas po prostu głodem. Jest to wizja być może abstrakcyjna, być może kojarzy się Państwu z filmem science fiction, ale tak to może wyglądać. 100% rzepaku na przykład jest w rękach korporacji w Polsce. Kto o tym wie? W momencie, gdy byłam na konferencji w Ministerstwie Rolnictwa na temat właśnie nasiennictwa polskiego, zawitały tam polskie firmy nasienne. I kiedy pozwoliłam sobie zadać pytanie, co to znaczy, że Państwo są polskimi firmami nasiennymi, to że ta pani przedstawicielka, czy ten pan przedstawiciel włada językiem polskim, to jeszcze trochę mało. Zapytałam o kapitały. Każda z tych firm okazało się ma 100% obcego kapitału. I tak to wygląda. Tak jest wszędzie. Nasz kraj został rozparcelowany i rozsprzedany w każdym możliwym wymiarze. W szczególności zaś dotyczy to przemysłu, ale w chwili obecnej dzieje się to właśnie po prostu na mega skalę z rolnictwem. O tym Państwo się nie dowiecie w mediach głównego nurtu i dlatego wszyscy uważacie, że pięknie jest, bo na półkach sklepowych są kolorowe produkty, być może smaczne, trudno, trochę mniej zdrowe, ale przecież wszystko jest. I kto ma 1000 zł, ten może sobie kupę rzeczy różnych kupić, a że to jest świństwo, to już jest inna sprawa. A więc dążymy do tego, aby nasz kraj był suwerennym krajem, niezależnym od innych obcych sił. A między innymi należy do tego właśnie sektor rolny i tak zwane genetyczne modyfikacje. Jest to cudowna metoda na to, żeby zapanować nad żywieniem świata. Bo są to wszystko nasiona patentowane, wszelkie procedury w tych firmach są patentowane włącznie z procedurą kontrolną. Czyli jeżeli ja chcę sprawdzić, czy na polu u pana X znajduje się roślina GMO, muszę wykupić patent na tę procedurę kontrolną. No to jest po prostu abstrakcja. Kto robi to wbrew prawu, ten oczywiście narazia się na różne dziwne kary. A więc to jest nasz drugi postulat. Niezależność, suwerenność żywieniowa naszego kraju. Sektor rolny ma należeć do Polaków, do polskich rolników. I trzeci, bardzo istotny postulat. Przypomnij mi, proszę, bo już mi się wełbie. Sprzedaż bezpośrednia, właśnie, hasło bardzo ważne. Dlaczego tak bardzo zależy na tym nam, abyśmy, my rolnicy, mogli sprzedawać bezpośrednio przez siebie wykonane produkty? Prosta sprawa. Rolnik na zwykłej produkcji, czyli na sprzedaży ziemniaków, jabłek i tak dalej, zarabia bardzo niewiele. Jeżeli w ogóle zarabia. Bo jeżeli za kilogram jabłek czy ziemniaków dostajemy parę groszy za kilogram, no to trudno mówić o wielkich zyskach. Tą wartością dodaną byłaby możliwość przetworzenia na przykład jabłek, czy innych owoców, czy ogórków w postaci weków i sprzedaży tego. Ale to jest w Polsce zakazane, proszę Państwa. Najzwyczajniej obłożone karami. Jeżeli rolnik wykona słoik z ogórkami kwaszonymi lub innymi, nie wolno mu go sprzedać, może sobie go zjeść. Chyba że ktoś przyjedzie do niego, do gospodarstwa i tam od niego odkupi. Ale nie wolno mu do żadnego kiosku ani sklepu tego wstawić, ponieważ nie,
Dlaczego? Nie wiadomo. Jest to unikat na skalę europejską, bo i we Francji, i w Niemczech, i w Luksemburgu, i w wielu innych krajach, Austrii, praktycznie nie znam kraju, który tak nie robi. Wolno rolnikowi przetworzyć ten produkt, który urodziła ziemia i po prostu sprzedać. I są to jakieś tam pieniądze dodatkowe, dzięki którym nawet drobny rolnik będzie w stanie przetrwać. A wciąż mówimy, proszę Państwa, o tym, że w naszym kraju jest bezrobocie. W momencie, gdyby rolnik mógł przetworzyć to, być może by kogoś zatrudnił i sam by żył o wiele lepiej i zapewniłby sobie i swojej rodzinie nieco lepsze życie, ale być może komuś również. I w ten sposób można stworzyć niesłychanie olbrzymią ilość miejsc pracy. Ale kogo to obchodzi? Przecież nie naszą premierę, która bawi się na premierach i to jej sprawia największą frajdę, a teraz nie interesuje się tym, co Polakowi do życia jest potrzebne. A więc mamy trzy podstawowe postulaty, oprócz tych dzików, o których Państwo słyszycie nieustannie i o tych pieniądzach, których żądają rolnicy, krwiożercy, bogaci i w ogóle no nie wiadomo co, mają wielkie, wspaniałe ciągniki i co tam jeszcze, a to, że to jest wszystko na potwornych długach i kredytach, tego już nikt Wam nie powie, bo po co? Po prostu przedstawia się rolników jako jakichś, nie wiem, krwiopijców, którzy chcą wyssać naród z pieniędzy. To tak nie jest. Wysysają z pieniędzy nas te czerwone fotele i te piękne dywany, bo pobierają pieniądze za coś, czego nie robią. Nasze pieniądze, bo to my się składamy na to, żeby oni sobie mogli wygodnie żyć. Więc należy się narodowi za to jakaś praca wykonana na rzecz narodu, a nie na rzecz własną. I dlatego, proszę Państwa, żądamy, aby ci panowie z tych czerwonych dywanów raczej spuścić się tu na dół, przyjść tu do nas, do rolników i z nimi prowadzić rozmowy. Nie rozmowy o jakichś dodatkach, o jakichś sumach nieprzeciętnych, o jakichś marzeniach i mrzonkach, tylko o konkretach. O tym, żeby mogli sprzedać przetwory, o tym, żeby nie wprowadzać do Polski GMO, bo to jest ograniczenie kompletne suwerenności kraju i o tym, żeby nie wyprzedawać ziemi obcokrajowcom. Trzy banalne rzeczy ważne dla każdego Polaka, również dla panów na czerwonych dywanach i na salonach. I to jest, proszę Państwa, najważniejsze w tej chwili. I jeżeli my, Polacy, nie zmobilizujemy się, powtarzam, powinniśmy tu być wszyscy dzisiaj, 40 milionów powinno tu stać i krzyczeć im, żeby wreszcie zajęli się krajem, a nie sobą. Nas nie obchodzi Unia, nas nie obchodzi Ukraina, nas obchodzi Polska. Dlaczego my rozdajemy pieniądze po całym świecie? Dlaczego my wspierać chcemy jakimiś, nie wiem, wojskami czy bronią ludzi, którzy walczą niby po tamtej stronie? Kto jest powodem tej wojny? Kto? Mówi nam się oczywiście, że Rosja, tak? Rosja, brzydka, niedobra Rosja i brzydki pan Putin. A kto spowodował wyparcie rosyjskiego gazu z naszych rynków europejskich? Jeszcze nie do końca, ale za chwilę tak będzie. Rok temu Ameryka, Kongres Amerykański pozwolił na wywóz gazu łupkowego z Ameryki. Do tej pory nie było to możliwe. I dziwnym trafem wtedy zaczęła się wojna na Ukrainie, wojna gazowa, proszę Państwa. Tutaj nie chodzi o wolność dla Ukrainy. Ameryka nie chce wolności ani demokracji w Ukrainie. Unia Europejska też tego nie chce. Oni chcą tylko kasy. Jak wiemy, USA jest najbardziej zadłużonym krajem w tej chwili na świecie. Szukają pieniędzy, gdzie się da, również na Ukrainie. Oni są już na ich polach od roku. Oni propagują tam GMO. Oni chcą tam zrobić zaplecze rolnicze dla całej Europy. A myślicie Państwo, że to Putin wszystko spowodował? Ja nie kocham Putina, to nie o to chodzi. Ale po prostu powiedzmy sobie prawdę, jak to wygląda. To nie jest tak, że brzydki Putin wkracza i na Krym i robi jakieś tam ruchy. Wiadomo, że jeżeli mu podchodzi NATO pod samą granicę, to on się z tego nie cieszy. A w dodatku, gdy likwiduje się jego kontrakty gazowe i próbuje się go wyprzeć całkowicie z Europy, bo szuka się pieniędzy. I wtedy, kiedy prowadzi mu się gospodarkę, że tak powiem, wbrew jego oczekiwaniom, ponieważ pod nosem chce mu się wysiać pola nasionami GMO i zawładnąć nad całymi połaciami olbrzymiej Ukrainy, gdzie ziemia jest żyzna i bogata. Kto by tego chciał? Nikt normalny by tego nie chciał. A Putin akurat dosyć ma, że tak powiem, trzeźwe spojrzenie na tą rzeczywistość.
I moglibyśmy powiedzieć tak, ktoś powiedział bardzo mądrze, że jedynym, nie pamiętam nazwiska, nie wiem kto to był, ale to było bardzo mądre powiedzenie, że w tej chwili w Europie jest tylko jeden mąż stanu, właśnie Putin, bo on dba o swój naród, o swój kraj, o to, żeby mu obce korporacje nie wyszły w szkodę. Ja nie mówię, że oni mają dobrą gospodarkę, bo nie mają, oni żyją z gazu, z ropy, tak? I to też nie jest zbyt dobry pomysł, ale generalnie pilnuje swoich granic, żeby mu obce korporacje tam nie weszły i nie zagarnęły jego własności. Ten naród ma olbrzymie połacie ziemi, olbrzymie zasoby gospodarcze i wiele do stracenia. I dbają o swoje interesy. Natomiast w tym kraju, w którym my żyjemy, niestety nikt nie dba o nasze interesy. Oni dbają wyłącznie o swoje interesy, o tym, żeby o te interesy korporacyjne, żeby tamci panowie byli zadowoleni, żeby im posmarowali, żeby ich przyjęli na dywanach, żeby zapewnili im wygodne i dostatnie życie. A my musimy sobie radzić sami. Dlatego prosimy bardzo o wsparcie. Nie kupujemy od dzisiaj żywności korporacyjnej, żywności przemysłowej, którą oferują nam obce supermarkety, które nie płacą w Polsce podatków, a do tego trują nas tym świństwem w kolorowych opakowaniach. Pamiętajcie Państwo, żeby próbować za wszelką cenę zdobywać dobrą żywność. Jest to już możliwe w Warszawie, nawet w takim mieście zapomnianym przez Boga i ludzi, można prawie powiedzieć. Można już kupić zdrową żywność, bo tu i ówdzie wciąż na nowo powstają malutkie budki, sklepiki, stragany, gdzie rolnicy sprowadzają właśnie żywność produkowaną na polskiej wsi, żywność, która nie jest jeszcze tak bardzo skażona chemią i tak bardzo skażona tym bardziej genetycznie. Natomiast to, co macie w sklepach supermarketowych, nie wiecie skąd to się wzięło. Nie macie zielonego pojęcia, z czego został wytłoczony ten olej. Nie macie zielonego pojęcia, z czego został upieczony ten chleb. I dlatego, proszę Państwa, musimy powrócić do korzeni, powtarzam to nieustannie, i zacząć samemu produkować na swój własny pożytek i użytek takie rzeczy jak dżemiki, babcie nasze robiły to nieustannie, więc my też możemy, kompociki na zimę, pomidorki w słoiczkach i tak dalej, żeby nie truć się i swoich dzieci, i swoich rodzin tym, co nam oferują obce korporacje za grube pieniądze, a nawet jeśli to jest tanie, to też nie ma to żadnego znaczenia. Lepiej zjeść mniej, ale zdrowiej. Wystrzegamy się z lecytyny sojowej, ponieważ jest to dodatek do żywności, no, nieskończonej ilości produktów, ciasteczka, czekolady, wszystko praktycznie jest skażone tym dodatkiem chemicznym, tym dodatkiem do produkcji, a wyprodukowane jest na bazie GMO, soi GMO sprowadzane jest za oceanu. To samo syrop glukozowo-fruktozowy, wszystkie napoje gazowane, wszystkie soki, nawet te stuprocentowe, proszę przeczytać, zawierają syrop glukozowo-fruktozowy, który również produkowany jest na bazie GMO, a jest to produkt sprowadzany z Ameryki i z Argentyny przede wszystkim. I dodam tutaj jeszcze, że Argentyna 20 lat temu była dziką, piękną puszczą. Naprawdę serce rosło, kiedy się na to patrzyło. Dzisiaj jest to obszar skażony chemicznie, ponieważ rząd poszedł tam niestety na układ.